Halo, halo, witam was serdecznie. Gryzor w pas się kłania. Troszeczkę inna gierka na moim kanale. Tym razem jest to The Forest, ponieważ naszła mnie niezmierna ochota na przetestowanie tego tytułu, a właściwie raczej powiedziałbym, że na zagranie właśnie w coś survival horror. Nie wiem, czy to można nazwać horrorem, raczej nie. Raczej jest to typowa gra survivalowa, no ale jak wygląda i z czym to się wszystko je, jako że są to moje pierwsze kroki właściwie w tej chwili w survivalowych grach, tam w DayZ sobie kiedyś zagrałem, ale to takie małe kroczki, które do niczego nie doprowadziły. Tym razem popróbujemy sobie właśnie The Forest. Ja napaliłem się na tą gierkę z tego względu, że w odróżnieniu od innych produkcji, tam bardzo, oczywiście mówię o oglądaniu filmików na YouTubie z tej gry oraz innych tym podobnych gier, ja tam odczułem taki element zaszczucia, osamotnienia, walki o przetrwanie. Faktycznie prawdziwy survival wylewał się wręcz z tych YouTube'owych filmików. Tymczasem zobaczmy, jak się zaczyna nasza przygoda. Otóż podróżujemy tutaj sobie, domyślam się, z naszym synkiem samolotem. Zrobię sobie troszeczkę głośniej. Samolotem. No i cóż, katastrofa. Absolutnie nie lecieliśmy nad Ukrainą, więc nikt do nas tutaj nie strzelał specjalnie. Od po prostu jakaś tam katastrofa bliżej niezidentyfikowana. Tymczasem lądujemy, jeżeli można to tak nazwać, gdzieś w sosnowym lesie. Tak, bo wysokie sosny nas tam otaczały. I cóż, budzimy się i widzimy kogo? Widzimy tutaj właśnie tego pana, dosyć dziwnie wyglądającego, który porywa nam syna. Szczerze mówiąc, ja nie znam całego plotu. Nie wiem, o co chodzi, nie wiem, kto to jest. Ja oczywiście zagrałem sobie chwileczkę wcześniej w tą grę, no, natomiast jakby całej otoczki nie znam. Nie czytałem nic na temat tej gry, chciałem sobie po prostu tak na świeżo, na czysto sprawdzić, o co chodzi i czy faktycznie ten survival jest w stanie mnie przykuć na dłużej. Więc dobrze, najpierw oczywiście po wypadku, oprócz tego, że jestem zdruzgotany, bo porwał mi ktoś synka, po wypadku oczywiście zjadamy wszystko, co się da i pobieramy sobie właśnie toporek, który jest naszą podstawową bronią w tej rozgrywce. Możemy sobie biegać, możemy oczywiście sobie zjadać różne kanapki rozrzucone tu i ówdzie. Mamy również taki jakby PDA, czyli taki komputerek podręczny, o którym szczerze powiem zapomniałem, grając poprzednio sobie tak treningowo i mimo tego, że go cały czas miałem, to nigdy go nie używałem. Co on nam tu wskazuje w ogóle? A mogę go tylko schować, potem pod klawiszem P mogę sobie na niego zerknąć, czyli ile kroków zrobiłem i co tam jest napisane? Nic tu nie jest napisane. Oj, mogę się bronić nawet. BMP 3,7 litra fluids, ale gdzie? W moim ciele? To jest taki mój jakby personal monitor. Dobrze, nie zajmujmy się na razie takimi bzdetami, gadżetami, ponieważ na takiej wyspie, na której się rozbiliśmy, jest raczej ciężko zajmować się gadżecikami, jeżeli po pierwsze burczy w brzuchu, po drugie nie wiedziemy, po pierwsze, gdzie jest nasz syn, po drugie burczy w brzuchu, a po trzecie trzeba by jakoś sobie przeżyć na tej wysepce. Cóż tu jest? Mogę sobie zbierać takie rzeczy. To jest gra w wersji alfa. No i to dosyć chyba wczesnej, ponieważ nie wszystkie rzeczy tutaj działają, po pierwsze, a po drugie nie wszystkie rzeczy, jeżeli już działają, to nie wszystko do końca działa tak, jak powinno działać. Jeżeli chodzi o samą grafikę, oprawę audiowizualną, że tak to określę, no to tutaj naprawdę jak na taką wersję alfa, naprawdę tutaj brawa dla twórców. Podoba mi się, jak zostało zrealizowane to środowisko tutaj, tej wyspy. Jest tutaj z fizyką troszeczkę jest problem, ma chyba ten silnik problem z fizyką. O, piłeczkę sobie znalazłem, jeszcze sobie ją rzuciłem, ponieważ te punkty zderzeń, interakcji przedmiotów są różne. Możemy sobie zbierać różne przedmioty tutaj na tej wysepce, jak kamienie, możemy ścinać drzewa, możemy polować na różne zwierzęta, tworzyć z nich potem
jedzenie, bądź też jakieś tam, że tak to nazwę, zbroje, no dosyć rozbudowany jest jak na początek. Tutaj gra daje nam bardzo dużo możliwości jak na sam początek. No ale cóż, trzeba będzie zacząć. Tutaj nam gra podpowiada, jak widzicie w lewym dolnym rogu, że wciskamy B i tam zaczyna się nasz survival. Czyli wciśnijmy to B. Ja ten początek sobie zagrałem już wcześniej, no ale to w niczym nie przeszkadza, żebym wam tutaj pokazał, jak ta gra naprawdę wygląda. Wciskamy B i cóż tutaj mamy pod klawiszem B? Getting started, czyli ten pierwszy czerwony taki rozdział, takie przedszkole naszego tego. No więc wszystko, co jest na początku potrzebne zwykłemu survivalowcowi, to się znajduje tutaj w pierwszym rozdziale. Tutaj mamy główny indeks. Czerwony to jest taki podstawy w ogóle. Hunting shelter, czyli taki schronienie, hunting, no hunting, jak to przetłumaczyć, żeby to nie brzmiało głupio. No hunting, schronienie myśliwego, na polowanie, taki tam po prostu, żeby nam na łeb nie padało. Tutaj mamy opis tego sheltera, czyli tego schronienia, i w shelterze możemy sobie odnowić energię, możemy się schować przed różnymi stworami, które na nas będą polowały, oraz zapisać sobie grę. W tym momencie się save'uje gierka. Bigger shelters can be used for storage. I tutaj no ciekawe, bo później, jeżeli będziemy sobie budowali bardziej rozbudowane te schronienia nasze, tak zwane, no to będziemy mogli tam również składować więcej przedmiotów. Pod spodem, jak tutaj widzicie, jest opisane, co potrzebujemy do zbudowania takiego sheltera. Czyli potrzebujemy 6 kijków, 4 kamienie oraz 4 bale. No zobaczmy, musimy najpierw się uzbroić w to pod klawiszem i oczywiście mamy inwentory. Kijków mamy 5, kamieni mamy też 5, no brakuje nam tylko bali. No więc co robimy? Jeżeli, żeby uzyskać bale, należy ściąć drzewo. No i więc tutaj oczywiście wszystko jest zależne. W prawym dolnym rogu widzicie nasz stan najedzenia, nasz stan energii życiowej. I to wiadomo, że jeżeli będziemy ścinać tak dalej drzewo bez żadnego posiłku, zaraz ta energia życiowa nam się skończy. Będziemy mieli siły na łupanie tą siekierką, tym toporkiem. No i niestety, nic z tego dalej nie będzie. Tak więc tak, pierwsze drzewko ścięte. Musimy zebrać 4 bale bodajże, ale tylko po 2 można nosić. Z tego co wiem. Nie, po 2. I teraz tak, po 2, no rzućmy sobie tutaj, bo nie, klawisz B i tutaj sobie w tym lasku zbudujmy takie schronienie, czy gdzie jestem, o, tutaj jest jakaś woda, więc, o, z rybami, więc tu możemy sobie na tej polance zbudować takie schronienie. Klawiszem E placujemy to, ale nie można obrócić tego, R, no dobra. No i zaczynamy budowę naszego schronienia. Oj, czegoś nam tu jeszcze brakuje. Brakuje nam kilku patyków, które zaraz dobędziemy. To nie jest problem akurat z tym materiałem. No i zobaczmy, co tu dalej jeszcze brakuje. Coś tu jeszcze brakuje. 8. Czego tutaj brakuje? 8 bloksów? Jeszcze? Ojej, no to się nacinam tych drzew troszeczkę. Podobno w bardziej rozbudowanej wersji tej gry, a tutaj ma napisane, że brakuje nam 6 loksów jeszcze, czyli tych takich bali. W bardziej rozbudowanej wersji w becie, czy tam już w całości, w późniejszej etapie gry, to jak my tutaj sobie żyjemy na tej wyspie, będzie wpływało na cały ekosystem tego miejsca. No, tak naprawdę to nie wiem, czy to jest wyspa, czy to jest jakiś stały ląd, ale nasze działania będą wpływały właśnie, mają, tak jak zapewniają nas twórcy, wpływać na ekosystem tegoż miejsca. No, dobrze by było, żeby tak faktycznie się działo. Ja na razie nie widzę tego wpływu na ekosystem, no bo oczywiście dopiero cóż, ściąłem tylko 2 drzewa, także tutaj o żadnym wpływie nie może być mowy. Tak widzicie, słoneczny dzień, ale burza już się rozpoczęła. Co mi jeszcze tutaj brakuje? Tylko mi brakuje 1 patyk i 4 loksy jeszcze, no kurczę.
Skąd tu wezmę patyk? Dobra, tutaj stąd chyba. Tak. I teraz czekaj, czy to może być jako lod, jako bal. O tak. Kończy mi się energia. Będę musiał za chwilę coś zjeść. Na szczęście w samolocie tam sobie troszeczkę dobrałem. Oj. To fajne miejscówkę znalazłem nad tym takim oczkiem wodnym. Być może potem będzie można łowić co nieco. Szczerze powiem, jestem bardzo zielony, jeżeli chodzi o tą grę i tutaj naprawdę nie znam żadnych jej tajników. Idę na żywioł, więc proszę mi wybaczyć, jeżeli czegokolwiek nie będę wiedział. O, niestety to były patyki, a nie. To będzie. Z tego mogę loksy wytworzyć, uzyskać. Gra jest w takiej wersji alfa, że w tej chwili jeszcze, no i że w tej chwili jeszcze, na przykład w tej chwili słyszę, że zapowiada się burza. Deszcz jeszcze może nie pada, ale często dzieje się tak, że właśnie podczas deszczu i burzy tutaj otoczenie graficznie się w ogóle nie zmienia, natomiast słyszymy jakieś tam odgłosy. No ale to tym się nie przejmujemy oczywiście w tej chwili. Jeszcze dwa logi. Nie, naścinam się tych drzew jak dzikus. Zobaczymy, cóż to dalej nas. Tutaj na tej wyspie grasują jakieś dziwne stworzenia. To znaczy są to, wyglądają na ludzi. Tak jak widzieliście na samym początku w samolocie, ten gość, który porwał dziecko, z którym podróżowałem, w domyśle mojego syna. Oj, tu nie mam już energii w ogóle praktycznie. Widzicie? Oj, się machnąłem, jeszcze bym się sam skaleczył. No i co? Dobra. On wyglądał mi na bardzo mało cywilizowaną istotę. No dobra, shelter. Sleep here to feel energy. Więc tak, może spróbuję się przespać. Tutaj w tej, jak widzicie, jest noc. Od razu. Prześpijmy się jeszcze trochę, może do rana. Oj, idą. Już słyszę tą złowrogą muzyczkę. O. Chodzą z latarkami, nie bardzo mi to pasuje. Jeszcze śpimy, może do rana się uda jakoś. To wszystko jest jeszcze takie odrobinę na siłę robione. W sensie, że na przykład teraz, o, nie widzę upływającego czasu. Cały czas jest noc. Aha, i tutaj gra mi podpowiada, że jestem głodny. Co ja mam tutaj w tym? Chcę sobie batonika oraz wypiję sobie sodę. Może jeszcze coś takiego. Albo takiego. Okej. Okay. To co się dzieje? Jest mi zimno. Widzicie, dookoła taki jakby mróz powstał. Jest mi zimno i gra mi tutaj podpowiada, że muszę zbudować ognisko. A żeby rozpalić ognisko, muszę mieć 7 liści i 2 patyki, więc za pomocą liści i patyków sobie. Patyki leżą tutaj około pod dostatkiem. Liście też chyba mam. Więc wejdźmy jeszcze raz do tego. Tu już z tego miejsca, z tej książeczki, z tego notatnika buduje się różne rzeczy. I postawmy sobie ognisko przed tym naszym namiocikiem, powiedzmy tutaj. Nie mamy liści w tej chwili. Dobra, szukajmy liści. Gdzie jeszcze mogę znaleźć liście? Na razie jest mi zimno, co pewnie źle wpływa na... Ojojoj. Na moją kondycję psychiczną, jak i fizyczną. Gdzie mogliście znaleźć? O, już... Jojojojoj, coś się stało. No kurde, widziałem, że on tam chodzi, ten typ. I co? Zabił mnie? Use lighter. Ojej, gdzie jestem? Czy mnie tu wrzucił? L. O, cóż tu się dzieje? O, spieprzam. Jaka rzeźnia! Dobra, spieprzam. No więc to tak. No niestety, nie udało się.
Zostałem z żarty zabity przez tych tubylców. Koniec gry, trzeba zaczynać od początku, ja rozumiem. To można chyba zloadować, ale już nie będę się w to bawił. Więc tak wyglądały moje pierwsze kroki w The Forest. Bardzo fajnie się w to gra, muszę powiedzieć. Na pewno będę nagrywał z tego jeszcze filmiki, także dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnych filmikach. Cześć!